Dlaczego nasze białko tyle kosztuje? Nowość. Sos Jagoda. Tylko na wukasklep.pl. Blueberry Pancake. Cześć, YouTube Ekleci, ekipa WK z tej strony. Dlaczego nasze białko tyle kosztuje i jak produkujemy nasze białko, tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Czy robimy to sami? Właśnie. Przepraszam, że przerwałem. Gdzieś tam na granicy, nie? Zanim pójdziemy dalej, to musimy sobie wyjaśnić, co to jest to białko. I na etykietach zaczęliśmy wprowadzać taką instrukcję, co to jest białko, jak chcecie, nie wiem, mamie na przykład pokazać waszej, bo nie wie, co to jest białko. No graficzka na ekran na pewno. W sumie po części my robimy to białko też, tak? Bo można podzielić białko na białko, czyli proch, i białko, czyli opakowanie, gdzie my swoje dwa grosze tak jakby dodajemy, ale tak? Nawet pięć. Ile jest po naszej stronie, ile tak. po stronie producenta. No więc producent zamawia ten proch, czyli tą serwatkę, która tutaj jest wcześniej wyprodukowana, prawda? Nasz producent potem robi mieszankę smaków, aromatów, którą ściśle z nami konsultuje i my mamy wpływ na cały proces tej produkcji, bo chcemy mieć jak najlepszy smak, wartości odżywcze, żeby się zgadzały, chcemy mieć jak najlepszej jakości surowiec, więc dbamy o to, żeby ta serwatka była najlepsza, dostępna na rynku, polska serwatka. No a później to wygląda tak, że my jakby dystrybucją już się tylko zajmujemy, czyli zakładu produkcyjnego jako tako własnego nie mamy, tylko otrzymujemy towar, wysyłamy go dalej, ale cały proces jest czasochłonny. Czyli mamy wpływ na smak i na to, jakiej jakości serwatkę zamówimy. No dobra, no to już wiemy, co to jest, wiecie, co to jest białko, czyli jest procedura taka, że najpierw jest pomysł, zróbmy taki smak. No dobra, no to mówimy producentowi, on nam podsyła na bazie naszych wytycznych próbkę, no i my zazwyczaj narzekamy, że to nie to, że mogło być trochę tak. No ciężko z nami mają na pewno, ponieważ we czwórkę się spotykamy i dostajemy próbki jedną, drugą, trzecią, czwartą, tak. Ten syrop parę miesięcy powstał, dam jako przykład. Sosy są gotowe, zabezpieczone. Teraz ostatni etap, datowanie i etykietowanie. Ogień. No może się uda za trzecim razem? Powiedzmy, za trzecim razem jest ok. No i ta receptura jest nasza, więc w ofercie naszej są nasze smaki. Jest ta najwyższa jakość, bo zamawiamy serwatkę z najwyższej półki. I to też jest, to też po części odpowiada, możemy już odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nasze białko tyle kosztuje, bo nie oszczędzamy na serwatce. I poświęcamy bardzo dużo czasu na to, żeby powstał jak najlepszy produkt, czyli siedzimy i osobiście wszystko testujemy, potem w praktyce, jeżeli to jest białko, to może mniej, ale jeżeli chodzi o suplementy, przedtreningówki, kreatyna cytrulina, no to zajmuje bardzo dużo czasu z naszej strony, bo sami musimy mieć pewność, że to jest to, co chcemy otrzymać. I też wyobrażam sobie, że w dużych firmach może być nawet ciężej przypilnować tych produktów tak, jak my to mamy, bo my mamy tylko najpotrzebniejsze rzeczy sprawdzone i nad każdym produktem spędzamy dużo czasu. No i myślę, że to może być nawet nasza zaleta, że jesteśmy mniejszą firmą i możemy wszystko jak najlepiej sprawdzić, nadzorować cały proces. Bo sami jesteśmy tymi klientami, wiemy co chcemy jeść na co dzień i to jest plus, no, to co mówiłeś. Może coś też o tym opakowaniu, że wiesz, dajemy wytyczne, grafik nam przedstawia tam kilka propozycji, my wprowadzamy zmiany i później jeszcze to musi przejść przez odpowiednią osobę, która sprawdza wszystko, czy jest zgodne z prawem i tak dalej. I ten. No to zajebiście powiedziałaś w sumie, możemy to zostawić. Zostawmy to. Zostawmy to. Możecie spotkać, nie wiem, na armii WK jakieś negatywne oceny odnośnie naszych produktów i my jesteśmy takim modelem firmy, że nasze twarze są bezpośrednio kojarzone na przykład z tym białkiem i oczywiście są opinie, że no nie wiem, że komuś nie odpowiada smak i to jest oczywiście ok, ale też są opinie, tak jak bezsensowne komentarze w sieci, które po prostu nie oceniają produktu, tylko komuś na przykład się moja twarz nie podoba, albo nie wiem, Sakera, albo Robura, albo Pączka, albo Błażeja.
bo chcąc nie chcąc też Błażej jest kojarzony, nie? Z WK sklepem to jest i po... największy problem. Nie? Ale tak, i później ktoś pisze totalnie bez argumentacji, dlaczego nasze białko jest złe. Ale też te negatywne opinie, mam wrażenie, że po prostu pojawiają się, bo to jest modne napisać tak, że robią się takie memy. Mhm. I potem ktoś z zewnątrz, jak to zobaczy, to nie traktuje tego jak mem, tylko to wygląda jak opinia, no nie? Że wiesz, że te białka to i to. Mhm. Bo o różnych firmach tak jest, no i też u nas jakieś tam się utarły takie memy, nie? Mhm. Że na przykład, że jest drogo chociażby. Mhm. No i też często nie naprawdę ktoś tak myśli, ale też po prostu jest z tego taki mem. Właśnie z tego względu, że pojawiały się takie pytania, komentarze, czy wręcz negatywne opinie na temat naszych suplementów, wybraliśmy się do zakładu produkcyjnego, gdzie wszystko wam chętnie pokażemy, jak cały proces produkcji, akurat tutaj mieliśmy białka i sosy zero kalorii, jak to wszystko wygląda. No i możemy krótko powiedzieć, że dopilnowane jest wszelkiego rodzaju normy, bezpieczeństwo, czystość, higiena, wszystko jest 100% tak, jak powinno być. Weszliśmy od razu, musieliśmy fartuchy założyć, musieliśmy ręce tak specjalnym płynem wyczyścić, salę, wszystko. Zdezynfekować wręcz. Zdezynfekować, tak, zabrakło mi słowa. No. Było czyściutko, elegancko, maszyny do produkcji budziły zaufanie, były też czyste, etykieciarki były, cała ta produkcja naprawdę wzbudza nasze zaufanie. Mimo, że może to nie być największy zakład, ale wiemy, poznaliśmy ludzi, którzy tam pracują, wiemy, jakie oni mają podejście do sprawy i jesteśmy w 100% pewni, że to jest najwyższa jakość suplementów, jaką w Polsce można uzyskać. Widzieliśmy, za to też nasi klienci płacą. Tak, i widzieliśmy też surowiec na własne oczy. Widzieliśmy worki kilkunastokilogramowe z serwatką właśnie. Widzieliśmy, od jakiego producenta ona jest i jesteśmy pewni tego, że w Polsce nie kupimy lepszej serwatki. I też ja pamiętam, że akurat wtedy miałem fazę na słony karmel i akurat na produkcji był słony karmel. I tak fajnie było to zobaczyć, jeszcze tylko mnie to utwierdziło na co dzień po prostu, że z przyjemnością to białeczko piję. Jesteśmy na produkcji białka. Za mną jest mieszalnik, w którym znajduje się 120 kg whey protein i zaraz będzie rozsypywane do naszych dojpaków. Ostatni etap, dojpak jest zgrzewany i pakowany. Jeszcze chciałem wrócić do tego, co to jest białko, że chcemy nauczyć nowe osoby, że białko to nie jest, żeby nie traktować go jako suplement, ale jako produkt spożywczy, że tak samo jak jest twaróg, jak jest kurczak, to tak samo my zachęcamy, żeby traktować białko, że jest to źródło jedzenia, tak? Mam dobry przykład, bo to powstaje z serwatki, no nie? Czyli z czegoś stałego. I no jest w formie proszku, no i zawsze się mówi, prochemia. No to mamy też mąkę na przykład, nie? Która powstaje też z czegoś stałego. Oczywiście nie tak dużego, ale no to jest ta sama zasada. To jest proszkowane, to nie jest tak, że to jest jakaś syntetycznie wytworzona rzecz, no nie? Tylko po prostu w takiej formie, zmikronizowanej. Mhm. No, także to pomaga też, jeżeli macie osoby w rodzinie, no to jest zrozumiałe, no sami mieliśmy. Zajebaliśmy ich. Na potwierdzenie jakości też w każdym momencie producent udostępnia nam aktualne badania. Też jak byliśmy z wizytą, poprosiliśmy o takie badania i też były one sprzed miesiąca, dwóch, bardzo aktualne. Każda partia ma swój numer. Jeżeli my coś wyłapiemy, to taka partia jest wycofywana. Zawsze reagujemy na takie rzeczy. To są produkty spożywcze, więc wszystko się może zdarzyć. I oczywiście możecie spotkać się z jakimś komentarzem, że ktoś miał produkt o gorszym smaku, ale my natychmiast reagujemy, wiemy z jakiej to jest partii i taką sprawę załatwiamy. Że jak kupujecie białka, jak nie wiem, nie kupujecie od nas, od kogoś innego, to żebyście uważali na informacje z tyłu etykiety. Jest coś takiego jak
proprietary blend, czyli to jest, jakby to przetłumaczyć, taka tajna mieszanka. Wiesz, słownik poprawił, ale do czego zmierzam? Bardziej kreatyna, cytrulina, mieszanki tego typu. Jakieś przedtreningówki, tak. Mogą to być. I szczególnie właśnie na rynku zachodnim w Ameryce dużo producentów robi tak, że nie chce wam udostępnić dokładnego składu, niby dlatego, że to jest tak jakby tajemnica, że to jest tajemnica firmy, że to jest przepis firmy na sukces, ale to jest bardzo często nadużywane, jak dowiodły tego badania takie wyrywkowe rynku, jak wzięli parę tych suplementów i często jest tak, że nie dostajecie tego, za co płacicie, że na przykład jest czegoś mniej albo czegoś w ogóle nie ma, co jest ręczone na etykiecie. I najlepiej takich suplementów unikać. I mogłoby się wydawać, że to właśnie te zagraniczne, drogie firmy mają najlepszą jakość suplementów, ale właśnie często były przypadki, że to się nie do końca zgadzało. Jednak w Europie te normy są bardziej przestrzegane niż w Stanach. Jest mniej tych zastrzeżonych mieszanek i generalnie suplementy w Europie no, są bardziej pewne. Z bardziej pewnego źródła. I co, podsumowując, możecie być pewni, że nie będziemy oszczędzać na serwatce, że będziemy chcieli robić coraz smaczniejsze rzeczy. Też nowe produkty chcemy wprowadzać. Tutaj przykładowo wzięliśmy taką nowość u nas, Deep Zero. Salsa też bardzo dawno już chcieliśmy to mieć, jakiś rok temu, i albo nawet lepiej. Pomysł był, no i trochę czasu zajęło, zanim wszystko doszło do skutku. Łapka w górę, subskrypcja, bezsensowny komentarz, żeby popchnąć kanał do przodu i koniecznie piszcie pytania, jeżeli macie. To piszcie pytania pod tym odcinkiem, bo tutaj zbieramy pytania do Q&A. I piszcie, czy Q&A w ogóle jest fajne, czy robić częściej Q&A.